Witam z powrotem. Wakacje! Wreszcie po 10 miesiącach ciężkiej i wyczerpującej nauki przyszedł czas na zasłużony dla nas uczniów wypoczynek. Nie wiem jak wy, ale ja się super bawiłem przez te 3 tygodnie po powrocie do szkoły. Notatek nam prawie w ogóle nie sprawdzali i takie przepisałem i w tym czasie obejrzałem z 3 filmy. Znowu się spotkałem ze znajomymi, pierwszy raz od dość długiego czasu miałem wrażenie, że nie rozpraszałem się co chwilę na lekcji i ogólnie spędziłem miło czas. Na mojej pierwszej lekcji stacjonarnej po powrocie ze zdalnych dosłownie moją pierwszą myślą było: dlaczego głosy nie dochodzą mi w pełni do uszu? Dlaczego jest takie dziwne echo? Ale szybko się do tego przyzwyczaiłem. Wracając do sedna, wakacje są super. Nie trzeba się uczyć do sprawdzianów, kartkówek, czy martwić się zadaniem domowym. Można spać do 10, można wychodzić na dwór ze znajomymi, można pojechać w różne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o mnie, to ja mam dwa główne cele wakacyjnych podróży, czyli wyjazd nad morze oraz wyjazd w góry. Zaczynając od początku, nad morze jeżdżę co roku od jakichś 10 lat, dosłownie. Co roku jadę z rodzicami i znajomymi w to samo miejsce nad morzem. Bardzo lubię tam jeździć i za każdym razem fajnie się tam bawię i trudno mi jest wyobrazić sobie wakacje bez tego wyjazdu. Niestety od jakiegoś czasu woda jest bardzo zimna, no chyba, że po prostu byłem mały i nie zauważyłem niskiej temperatury, więc rzadko mogę sobie wejść do wody, więc mam nadzieję, że w tym roku bardziej mi się poszczęści. A rok czy dwa temu, jak byliśmy wszyscy na plaży, to nagle przyszły chmury i zaczęło kropić, więc wszyscy musieliśmy wejść do namiotu, czyli ja, moja mama, ciocia, kuzynki i brat, razem z całym bagażem i siedzieliśmy ściśnięci koło siebie, czekając aż przejdzie deszcz. Niestety wujek się nie zmieścił i musiał zostać na zewnątrz. Super miejsce. Teraz powiem coś o górach, a dokładniej o Szklarskiej Porębie. Byłem tam dwa razy i było super. Nocowałem w mega fajnym hotelu. Był piękny widok, cały apartament ładnie wyglądał i ogólnie było bardzo w nim przyjemnie. Spacerowanie po górach było fajne, ale całkiem męczące. Wszedłem raz na Śnieżkę, a jak wróciłem do hotelu, zjadłem kolację i wreszcie mogłem odpocząć. Było to bardzo satysfakcjonujące. Był tam jeszcze taki duży las i był naprawdę fajny. Pamiętam, że w jego okolicach był też taki mały wodospad, który też super wyglądał. Bardzo lubię to miejsce. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że zdalne nauczanie trwało 8 miesięcy i minęło mi bardzo szybko, więc wakacje miną mi 4 razy szybciej. A co wy będziecie robić w te wakacje?